Heja, cześć, witajcie w 8 odcinku Rimworlda bez zbrodni. Dzisiaj najważniejszą rzeczą do zrobienia jest mur, więc postaram się tutaj już nic im nie narzucać, żeby mieli na to czas. Te bloczki porobić, chociaż ich troszeczkę jest, więc tak, zastanawiałem się troszeczkę, jak będę chciał go zrobić i wydaje mi się, że zrobimy embrasersy, które będą tutaj z tyłu. Chyba zrobię 3 warstwowe, chociaż nie jestem pewien. Albo wiecie co, niech będzie zwykły taki mur. Tutaj co jakiś czas będą wejścia po to, żeby przeciwnicy, no nie wiem, chociaż w sumie oni będą próbowali to rozwalić. Tylko że sam się zastanawiam, czy jest sens robienia tych wejść po to, żeby kierować przeciwników tak jakby ku konkretnym miejscom, czy może jednak olać to i pozwolić im atakować, którą część muru by chcieli, bo tak czy siak każda z nich będzie wyglądała tak samo. Albo i tak będę chciał zrobić drzwi, więc czy będą tu dziury, czy będą drzwi, i tak zostawię niektóre miejsca otwarte. Więc tak, będzie to kosztowało dosyć sporo, czyli będziemy czekali, ale widzę, że już produkują kamienie, nawet jeżeli robi to Yoda i zajmuje mu to całą wieczność. Paliwo już prawie całe przerobione, więc to jest jedna praca mniej. Chociaż w sumie chyba wolałbym jednak zamknąć tą mapę, bo tutaj się robi, no całe hordy zwierząt się robią i ja bym zdecydowanie wolał, gdyby one biegały tutaj na zewnątrz, bo tam zawsze jak przeciwnicy przybędą, można strzelić, wkurzyć 30 słoni, które rozniosą raid na strzępy i wtedy ukryć się, gdyż zwierzęta nie rozwalają drzwi, jeżeli ktoś przez nie nie przejdzie. Oj, właśnie, jest raidzik, a to są chyba te insekty, więc zbierzmy się gdzieś tutaj, zobaczmy. O, jest ich dosyć sporo. Nie, no 7 jest. Mamy karabiny, więc już aż tak źle nie powinno być, chociaż jest też deszcz, który zmniejsza celność, więc mogła być... O, Mario... Czemu Mario nie ma broni? Weź sobie ten bolt action rifle. Czekaj, no nie mów, że ten... Nie. 12 kilo ma tylko. Więc jakim cudem on... Dobra, podnieś bolt action rifle i później ci każę go użyć i tak. No Yoda to się nie przyda chyba wcale, jak zwykle. Cofajcie się. Walterze, ja rozumiem uciekanie, ale mógłbyś, nie wiem, uciekać w przeciwną stronę od przeciwnika, a nie do niego. Dobra, bo... Ło, panie, ale to jest niesamowicie wytrzymałe. Udało nam się pozbyć chociaż jednego? Nie. Yoda, schowaj się w szpitalu, bo inaczej to będzie z tobą słabo. O właśnie, i teraz nagle się okazuje, że może wyekwipować tego bolt action rifle. Dobra, cofajcie się wszyscy. Nie wiem. Chociaż zaczynają uciekać, jak się trochę postrzeli. Yoda się cofa z prędkością taką, że to aż śmieszne jest. Okej. No. Sam fakt, że mamy sporo ludzi, powoduje, że te insekty nie są aż takie niesamowicie groźne. Znaczy, największą zaletą jest to, że one łażą gdzieś i nie wiadomo gdzie. I no, poszły sobie, rozeszły się. Czy jak się je strzeli 3 razy czy coś tam, to zaczynają uciekać, później wracają i tak biegają w kółko. Co bardzo niszczy ich skuteczność, bo tak to one są potężne. Mają bardzo silny pancerz. Aha, bo one mają jakiś priorytet, że o, stołek jest bardzo ważny, trzeba go zniszczyć. No zobaczcie, ile wytrzymują zanim taki padnie. Damage'a też chyba mają całkiem sporo, więc jakby trafił mojego kolonistę ktoś, no to Matt Dicky raczej nie poradziłby sobie na melee z nimi, nawet jeżeli ma bardzo dobry skill i bardzo dobry nóż, bo brakuje pancerza przede wszystkim. Taki robal jest niesamowitym tankiem, więc żeby z nim walczyć, trzeba by było mieć też własny pancerz, żeby nie paść w 5 sekund. Ktoś nam tu wylądował. Pytanie, gdzie jest? No chyba się domyślam, więc wyślijmy trefla. I on tutaj prawie na 100% leży. No jest. To jest jakiś przeciwnik, ale możemy go... Jest uzależniony, no nie problem. Uuu, no tak, ile on ma? 8 godzin, czyli powinien przeżyć. Znajdźmy najbliższy dom, albo od razu przerobimy to na Nie, nie może tego na więzienie przerobić, bo się humor załamie tym ludziom. Dobra, Fagli, twój pokój będzie teraz więzieniem, a ty sobie weźmiesz jakiś taki jeden z tych dwóch. Treflu, idź mi tego gościa skapczeruj i będziemy... Coś on powiedział. Mogę sprawdzić, co? Nie, to się chyba w logu nie pojawia, te teksty, takie z moda. Próbujemy ją uratować, wyleczyć z uzależnienia i miejmy nadzieję, że będzie wartościowym członkiem kolonii później.
Ale tak, pomaganie nie polega jedynie na byciu takim, na ratowaniu ich, leczeniu i pozwalaniu im wracać do ich band pirackich, no bo wiadomo, że jeśli wrócą do bandy pirackiej, to narobią więcej złego, więc to się troszeczkę mija z celem. Znacznie lepszą opcją jest zmienienie ich ideologii na naszą, po to, żeby byli mili, fajni i zatrzymanie ich tutaj. Ewentualnie takim frakcjom jak, zobaczmy zresztą, tym zwykłym, które nie są agresywne, można spokojnie ludzi wypuszczać, jako że oni tam nic złego za bardzo nie robią. Natomiast piraci, no to wiadomo, ich trzeba resocjalizować. I z tego co widzę, mamy jakiegoś żółwia, że co? No mamy żółwia, mamy 5 kaczek. Pozbądźmy się tego, ale... A pytanie, ile trwać będzie jeszcze quest z niedźwiedziem? 7,5 dnia, czyli połowa prawie questa minęła. I tak samo mamy też połowę prawie muru. A przynajmniej jego pierwszej części, bo tutaj będę chciał dołożyć jeszcze drugi mur z tyłu, że jak ktoś stoi za murem, to nie można do niego strzelać z zewnątrz. O, dostaliśmy questa, w którym można naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy dostać. Na przykład Resurrector Maxerum. Ale jako, że jest to quest, w którym musimy komuś pomóc, no to tak czy siak jestem zmuszony go przyjąć. Przynajmniej tyle, że nagroda dobra. Ale, no, będziemy mieli Mech Clustera, więc nie ma nikogo jakoś bardzo poza bazą. Wszyscy są tutaj. Tak, wszyscy są w miarę tutaj. No to raczej nie spadnie to w takim razie nikomu na głowę. Co oznacza, że mogę to przyjąć za resurrektory, więc nawet jak ktoś nam w bitwie umrze, no to tak naprawdę będziemy mogli go wskrzesić. Mamy też dodatkowych wojowników. A widzę, że jeden jest już mega powolny. A, to wszystko przez te... przez rany. Ale przez ból. Więc tak, kto to jest ten, którego musimy utrzymywać? To jest ta osoba. Czy to jest jedyna osoba, która musi tak naprawdę żyć? Więc ja go sobie przerzucę tutaj na sam start i zamknę go w mojej ulubionej strefie, w sumie nie wiem. Zamknę go tymczasowo w strefie domowej i dopiero jak się pojawi Mech Cluster, to wtedy będę wiedział, gdzie być może to zamknąć na serio. Miejmy nadzieję, że on się pojawi tutaj i oby szybko się to stało. Robię już teraz tylko lepsze posiłki i zrobiłem sobie zapas ponad 1000 mięsa z tego powodu, że na mapie jest od groma żółwi, no i chciałem je trochę pozabijać, żeby może zwierząt było mniej. No i także, żeby mieć jedzenie, bo zwierzęta ciągle się spawnią, też się rozmnażają, ale chyba nie odchodzą z mapy za często. Co powoduje, że jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo i zaczyna mnie to trochę irytować. Więc chociaż tyle się ich pozbędę. O, i karabin jest nowy, gotowy, świetny. Dalej się nie pojawił Mech Cluster, ale mamy w tym momencie mutanty. Mam takie pytanie, czemu Fagli... Wait, mogę ją zrescue'ować? A, bo mamy teraz wolne łóżko. Więc zostaw ją tutaj, tak. Zastanawiacie się, czemu leży? A to dlatego, że przywaliła jodzie. Po czym nie chciała oddać mu swojego alkoholu, więc wysłałem ją za karę walczyć z Kazuarem, no i przegrała, więc przewróciła się, zabrałem jej piwo i zostawiłem ją leżącą na ziemi po wytendowaniu jej bez żadnej medycyny. Wspaniałe te mutanty, takie piękne. I co, to już wszystko? Nie, idą dalej, tylko teraz takie super powolne. Ale jakbyście się zastanawiali, czemu mi gra na przykład tak laguje, no to na mapie jest 44 Kazuary. Kazałem zabić wszystkie żółwie. Dalej jest ich 70, a było ponad 100. Jest, uwaga, 200 goryli, 33 zwykłe słonie i dodatkowe 20 słoni indyjskich. A jeszcze małpy gdzieś tu są. Więc no pięknie, te moby nie chcą znikać z tej mapy wcale. Nadejdzie jeszcze coś? Chyba nie. Zastanawiam się, czy cheatami nie usunąć tych wszystkich mobków, bo to jest jakaś przesada. Że zajmuje mi to nagrywanie już teraz naprawdę długo, a się nic nie dzieje. Jesteśmy w stanie oddać kowboja. Gdzie on teraz pola? Zu tu jest. On chyba sam nie pójdzie. No, trzeba go zanieść. Więc tak szczerze, byłoby miło, gdyby się ten klaster zespałnił. Bo naprawdę chciałbym ich do czegoś wykorzystać, a teraz jak patrzę na to, że oni nic nie robią i nic nie mogą robić, to ja mam ochotę zakończyć tą serię i natychmiast rozpocząć na tym samym save'ie serię Robimy Jednak Wszystkie Zbrodnie, ponieważ oni na to tak trochę zasługują. Znaczy, ta gra jest tak zrobiona, że tu nie sposób nie cierpieć tych postaci tak trochę. No, przynajmniej duża część tych wszystkich goryli i innych głupich zwierząt spłonie tutaj. I to mi się podoba. Byle nam tylko baza nie spłonęła. Ale no, ciekawe czym ją na kamień przerobię. Pewnie tymi kamieniami, które jeszcze nie poszły nawet na dokończenie pierwszej warstwy muru.
Tak, te postacie są też bezużyteczne. Jedna osoba, która konstruuje. Moje ulubione. I jeżeli tylko każe kolonistom pozbywać się żółwi na mapie, bo za dużo lagu, to wtedy żaden z nich dosłownie nie może się zająć cięciem kamieni. Bo wszyscy mają to na czwórkę. Dobra, ty powinieneś mieć to na dwójkę. Nie wiem, czemu masz niżej. Ty masz strzelanie, polowanie na trójce, no to na dwójkę. Tutaj tak samo. Będziecie polować po tym, jak potniecie kamienie. No nie tego się do końca spodziewałem, ale mamy rajdzik. Tak, oni się pojawią w ogniu. Więc ciekawe, ilu z nich uda się przejść przez ten ogień. Ale mamy idealny sposób, żeby pozbyć się większości bezużytecznych postaci. Jednocześnie nie robiąc tego specjalnie. To znaczy, oni nam pomogą w obronie przed raidem. Tutaj się ustawimy ze wszystkimi. Poza Jodą, który tam nawet nie przyjdzie. O nie, chociaż... Nie, dobra, oni mogą walczyć z ogniem? Nie mogą mi nawet pomóc ratować mojej bazy przed ogniem, bo... tak. Co? Twoja baza płonie? Haha, bardzo śmieszne. No to niech spłonie. I co najlepsze? Oni nie mają żadnych cech, która by powiedziała, że kochają ogień. No dobra, no to powiedzmy Fagli, Maddiki, Trefl i jeszcze Mario. Nie, nie Mario. Jordanów. Odwołam ich po to, żeby oni właśnie bronili bazy przed ogniem. Sądząc po tym, że część bandytów raczej i tak spłonie. Przynajmniej mam taką szczerą nadzieję. I oby zostało z nich tyle, ile mają wartości. Natomiast my bezpiecznie za murkiem będziemy sobie strzelać. Dobra, nie przychodzą coś, więc mam wrażenie, że oni się wszyscy spalili i uciekli. Ale na wszelki wypadek wyślę tych Nie, im się nic nie stało. I jest ich 30. To ma być średni poziom trudności, tak? Moich ilu? 8 przydatnych kolonistów na ich 30. Oni nie spłonęli wcale. Nie, wręcz nic im się nie stało praktycznie. Przeszli przez ogień, nic im się nie stało, no tak. O, jeden już zmarł. Pewnie nic nie osiągnął. O, goryle się wkurzyły. Dobra. No to będzie śmiesznie. Ja ich nie leczę. Nie ma szans, że tam wejdę. A, ale baza mi zaraz spłonie, więc... Błagam, gdzie wyjdziecie? Nie. Dobra, zostawcie te mury, one i tak nie spłoną. Co, oni się cofają, czy uciekają, czy co? To tam srać. Tylko 1000 stali na to poszło. To, co mnie tam to przecież obchodzi? Nie, tam nie ma żadnego problemu. I to jeszcze, kurde, ogień z jakiejś głupiej burzy był. Serio, tyle goryli się wkurzyło i nic nie zrobiło. 30 goryli ich zaatakowało. Pozbyli się ile? Jednej osoby? A chyba nawet nie. Jak tam Yoda? On nie przypadkiem umierał z głodu? No dokładnie. Coś, o czym totalnie zapomniałem, to było odesłanie kowboja, który na szczęście w wahadłowcu nie może umrzeć z głodu na przykład, więc zrobiłem to teraz i mamy nową osobę do kolonii. Nice. I ona umie craftować, no też walczy w melee. Jej cechy nie są tragiczne, zdrowie nie jest tragiczne, czyli jest to wow, przydatny kolonista, który jest w stanie zrobić coś, czego bardzo potrzebuje, czyli właśnie crafting. I tak, tutaj musiał jakiś zwierzak być i wyszedł tą dziurą. Nie rozumiem, czemu one w ogóle wchodzą do jaskini, przecież tam nic nie ma. Ale dobra. Ważne jest to, że mamy teraz tą Remonę, której zaraz nadam imię, ale ważne jest to, żeby ona zajmowała się na trójce polowaniem, ale przede wszystkim na jedynce craftowaniem wszystkiego, czego się da. Dzięki temu mogę Treflowi to ustawić. Nie no, on ma to na dwójce, on na początku zawsze robi konstrukcję. W ogóle reperowanie powinienem dać komuś innemu, na przykład Remonie na jedynkę, właściwie to na dwójkę, Piotrusiowi na jedynkę i Waldemarowi na dwójkę na przykład. Natomiast żeby Trefl miał reperowanie na dwójkę, żeby on przede wszystkim konstruował, bo to jest 1000 razy ważniejsze. A jak będzie biegał od urządzenia do urządzenia, żeby je maintainować, to nigdy nic nie zbuduje, a tak jest. Poświęca 80% swojego czasu na utrzymywanie tego, co tu jest. To jest eksponencjalnie nieutrzymywalne, taki styl rozgrywki trochę, ale co tam. A i się miejsce kończy na trupy goryli. Ojeju, się zaraz też na mięso skończy miejsce. Sprzedałem go troszeczkę, ale to ile? Jakieś 1500 z, uwaga, prawie 6000, które teraz już mam znowu. Stal wydobywam, ponieważ naprawa tych tutaj wentów wymaga 800 stali. Plus jakieś 15 czy 12 komponentów.
Remonie brakuje broni, niech wyekwipuje ona w takim razie ten tutaj bolt action rifle, bo z nim można nieźle polować, a ona właśnie będzie miała polowanie ustawione, nawet jeżeli na żółwie to jednak. O, jeszcze jedną rzecz sobie przypomniałem, mianowicie udało się uratować Drusę i Pomponię, więc nie wszyscy zmarli w tym ataku. Ale tak, Remona będzie nazywała się od teraz Kluska i naprawdę jest mi bardzo potrzebna do tego craftingu. Chociażby, żeby robić te ubrania czy cokolwiek innego. No i nareszcie pojawił się Mech Cluster. Jest tutaj. Wiecie, co można w takim przypadku zrobić? Można nic nie zrobić. To się odpali i co tu jest? Smoke Spewer, okej. Przeżyję bez niego. Smoke Spewer przede wszystkim przeszkadza panelom słonecznym, których nie mam. No i roślinom. A żarcia mam za dużo. Więc uwaga, mamy tutaj naszą strefę pierwszą jeszcze. W razie czego mógłbym ją troszeczkę zmniejszyć, żeby było lekko bezpieczniej, ale to tylko tak minimalnie gdzieś tutaj, o, żeby jakoś bardzo za te mury nie wychodzili. A nie chce mi się dokładnie tej strefy dopasowywać do muru, bo to trochę zajmie. Więc tak, zaznaczmy teraz wszystkim strefę drugą i tyle. I jak następny rajdzik będzie, to on powinien wpaść właśnie na mechanoidy i nie będzie to nasz problem. O, czy to jest opłacalne? Heatwave jest czymś, co z łatwością bym przeżył, tylko że nagroda jest taka beznadziejna, że nie dzięki. Tutaj mógłbym zrobić 26 jakichś tam rzeczy, żeby Marine Armor zdobyć, ale nie chce mi się, ja nie lubię robić takich questów, one są unrewarding totalnie. Ja wiem, że Marine Armor się przyda, ale zaznaczenie, o, zrobię sobie 26 szalików i wyślę karawanę. No nie cierpię wysyłać karawan, szczególnie w terenie takim jak tym. W ogóle ja się zastanawiam, po co robię w takim trudnym do przejścia miejscu. Mnie to bardzo przeszkadza. Jak ja chcę wyjść z bazy, no to zajmie mi to, uwaga, zresztą zaraz zobaczycie ile, 5 dni w jedną stronę do najbliższego miasta. A przeciwnikom nie przeszkadza to wcale, bo wiadomo, oni cheatują i nie ma znaczenia, czy najbliższa ich baza jest na drugim końcu świata, czy nie, i tak mogą co chwila przyjść. Więc tak, nieważne jak trudno jest przyjść, nie mogłoby ich to mniej obchodzić. A i właśnie, tych trupów goryli naprawdę trzeba się pozbyć. Czekajcie, co jest? A, goście nasi odpalili mechanoidy. Fajnie? Serio, oni tu... Ratujcie trefla! Wycofujemy się i tak. Wszyscy mają iść tutaj. No dawać, cofać się. Jak będą chciały wejść mechanoidy, to je pozabijam. Bo w bazie nie będą miały w środku tutaj przewagi zasięgu ani niczego. Trefl niech idzie tutaj te drzwi tu naprawiać, żeby się wbiły tylko od jednej strony. A to im zrobimy masakrę. O ile będą chciały wejść? Chyba nie. Odczepiły się. Problem jest taki, że ja właśnie nie wiem, czy one łażą tutaj w kółko, czy nie. I Kluska chce się załamać, a bo ona ma też beznadziejną ideologię. No właśnie. Szczęście takie, że jak wszyscy są obok siebie, to Jordanów może od razu zacząć konwertować, ale wolałbym użyć tego. Rytuału konwersji. Tak, słyszałem, mechanoidy łażą tuż za bazą. One powinny się odczepić całkiem niedługo. Zróbmy trzecią strefę, dajmy jej jakiś taki zielony kolor. I niech to będzie strefa tylko dla bazy. Dla samych tych budynków... które są właśnie połączone. Niech Trefli i Mario się położą, a Veranda wystabilizuje ich obu. Gdzie kur... Strefa trzecia. Ja, jeszcze centipidy. Żarcie tu mamy, więc nikt nie umrze. Nawet jeśli byśmy mieli tu być następne parę dni, ale wątpię, żeby mechanoidy zechciały aż tak długo tu siedzieć. I tak, rytuał konwersji. A, i posiłki nasz więzień ma, więc on też raczej nie umrze przez następne kilka dni, bo specjalnie zaznaczyłem mu tam, bo znowu się pojawił problem z głodzeniem ich i dalej nie wiem, o co chodzi, dalej ta gra jest dziwna. Więc tak, będziemy konwertować Kluskę, co się może nie udać, ale kogo to obchodzi? Ważne, że jest szansa. Gość jest niezadowolony. Czemu jest niezadowolony? Przede wszystkim dlatego, że ma głupią cechę, czyli tak, gra nam dała kogoś, kogo bardzo trudno utrzymać przy humorze. A co gdyby tak... Leave conversion ritual. A ja nie mogę mu wyłączyć tej broni, no ej! Jakbym miał coś wybuchowego, to mógłbym mu dać, tylko po to, żeby... Dobra, 25 humoru, to jest okej. Teraz ma trochę więcej, więc niech wstanie. O, 26 i rób co chcesz. Pij na tym, na krześle. Ktoś uderzył w drzwi? Czy mi się wydawało? A czekajcie, no właśnie. Jak będą do Monkę strzelali, to znaczy, że te mechanoidy jeszcze tu są.
O, mistrzowskie wyszło. Mistrzowski rytuał. Dzięki temu chyba ona jest przekonwertowana tak, całkowicie od razu, nieważne ile ma procent. No i teraz już się nie załamie tak szybko. Weźmy w ogóle naszego gościa i zróbmy przeszpiegi. Dobra, mechanoidów tutaj nie ma. I w najbliższej okolicy też ich nie ma, można wyjść do strefy drugiej. Przynajmniej tyle, że mechanoidy wróciły do siebie. Tylko, że jak przybędzie następny raid, to też zapewne ich wkurzy. A i pytanie, czy ten gościu wraca normalnie, czy wahadłowcem. Jeżeli wahadłowcem, no to fajnie, nic się nie stanie. A jeżeli musi bezpiecznie opuścić mapę tędy, no to gra postanowi już naprawdę mnie udupić, tak bez powodu. Kamienie są produkowane, więc... Tak, zabierają się zakończenie muru, przynajmniej pierwszej części. No właśnie, teraz tej stali tu nie dostaniemy. A ile nam zostało w magazynie? 570 i wszystko tutaj jest chyba jeszcze... A nie, jest już wypełnione stalą, przynajmniej większość, więc nie będzie jakiegoś większego problemu. Komponenty też są, więc wystarczy, że ktoś to zbuduje. O, i brakuje tych kamieni limestone'owych już, przynajmniej obok stołka. Ale wystarczy kazać je przenieść, żeby oni ich nie zbierali z nie wiadomo kąd, tylko właśnie z 23 bloków obok, czyli tylko z tej strefy. Trzeba zawsze pracę rozkładać na tragarza i samego pracującego, po to, żeby robić to efektywnie. O, jeszcze solar flare'a zaliczyliśmy, ale to nie jest tragedia. Nie ma jakiegoś wielkiego problemu w tym przypadku. Nie no, świetnie, że gra dała nam gościa, który nie cierpi nosić niewybuchową broń, po czym dała mu miecz w łapę, którego nie da się by the way mu zabrać, po to, żeby miał minus 30 zawsze. O, nasz więzień stał się berserkiem, więc nie wiem, goście, weźcie go, zatrzymajcie pięściami. A, bije żółwie. No, jak ja jej bardzo potrzebuję, ona ma konstrukcję na 7. Ile zostało do tej? Czekajcie, ile tych żółwi się wkurzyło na nią? Nie. Chyba ona się wkurzyła na żółwie, nie na odwrót. Przynajmniej już nie umiera z głodu, no to jest. Poprawiło się? Ta. Ona jest na odcięciu psychitu 46%, więc już sporo poszło. A co do rekrutacji, no to jesteśmy już naprawdę daleko z tym. Mógłbym poczekać, aż się wykrwawi nawet z tych malutkich ran i upadnie. I wtedy ją wyleczyć i nie ryzykować żadnej śmierci ani nic, ale... No nie wiem. Wielka batalia z żółwiem. Co teraz, Kazuara zaatakuje? Kazuary są mega groźne. Błagam, nie, nie atakuj Kazuara. Wszystko, tylko nie Kazuara. Znaczy, no dobra, są jeszcze goryle i słonie, ale... Kazuar umiał... A, zresztą żółw ją nawet powalił. Nie, żółw nie chce jej dobić, więc... Werando, stabilizuj... Gdzie ona polazła? Dobra, jest. Teraz niech ktoś, czyli właściwie Trefl, jedyna osoba, która może to robić... Czekaj, jak to jest outside allowed area 2? Albo zaznaczyłem im area 2 zamiast area 1. No, Treflu, napraw te drzwi po to, żeby w ogóle ten pokój był używalny. A i teraz zżerają te posiłki, nie no świetnie. Tutaj zaraz nic nie dostanie. Więc Jordanowie, a tak, a jesteś w stanie ją przekonwertować? Teraz jesteś, no to sorry. Będziesz konwertowana leżąc i ją skapczeruj, Pietrusiu. Ona ma tu leżeć. Budowniczy jest mi bardzo potrzebny. Mieć jednego budowniczego na, nie wiem, 10 kolonistów to jest strasznie niefajna rzecz. Ja potrzebuję, żeby ona wbiła 8 poziom, wtedy będzie mogła craftować komponenty. A na przykład ten Assault Rifle potrzebuje 6, a snajperka, bo chciałbym zrobić ze 2. Ile to potrzebuje? 7. Więc muszę właśnie ją wyekspić, ale najwyraźniej ona sama to robi, co powinna, więc jest ok. Mamy też wahadłowiec, do którego muszą wejść ci. Drusa, ty też. Nie, czekaj, ona nie idzie tam? No dobra. Więc wysyłamy im tą jedną ważną osobę. Dostajemy Plastal i Resurrector Mexerum. No ciężko było, ten quest mnie nieco irytował i jeszcze, no właśnie, zespałnił groźne mechanoidy, ale myślę, że się opłacało, bo nikt nie zginął, a dwa Resurrector Mexerum są niesamowicie wartościowe. Już w sumie jakby jedno było to, by było to bosko, a tak to jest jeszcze lepiej. I niech przeniosą te żarcie stąd natychmiast, ponieważ o ile nasze chłodzenie się zepsuło, w sensie ta klimatyzacja, o tyle, jak widzicie, tutaj dalej jest temperatura ujemna, ponieważ to nie zostało spalone, na szczęście. O, Yoda idzie się zabawić trupami. A co gdyby tak nie? Co gdyby kluska walnęła mu z pięści raz i się położył? Ta, on się złoży po jednym punchu, więc miłego leżenia ponownie. Yoda, sorry, ale trzeba na ciebie używać terapii szokowej, bo jesteś niereformowalny. To już widzę, że w każdym następnym odcinku Yoda zawsze coś zrobi, zawsze coś wymyśli. To i tak będzie się to działo. O właśnie, mamy rejdzik.
Rajdzik ten wkurzy mechanoidy na 1000%, więc schowajmy się w bazie. A, rozwalił mi farmę hydroponiczną. Ta, mam pewne wrażenie, że oni zostali już tak striggerowani, że nie odpuszczą. Postarajmy się tego typa sprowokować. Co gdyby tak Matt Dickey zaatakował go na melee? Nie, no bo jak, no, to było takie wartościowe i teraz tego nie będę miał. Jeszcze mi zaraz, dobra, z południa idziemy. Tutaj się pozbądźmy kogokolwiek, kto jest. Co mi strzela do tych. Nice. Co mi generator psuje. Najpierw tą część bazy tutaj właśnie obrońmy. A później zajmiemy się V-em. Wręcz jakby ten V tutaj podszedł, to jest najlepsze miejsce do walki z nim. Bo Matt Dickey może go zablokować w sposób melee, a V jest w melee niezbyt dobry. Waldemarze, wracaj. Tylko gdzie on jest? Tutaj na rogu był ostatnio, jak patrzyłem. Nie, no poszedł sobie gdzieś. Dobra, tu jest jeden Cypher. Matt Dickey, podejdź na blisko, przywal go nożem. Trefl zresztą też mu młotem w łeb walnął. Jeszcze jakiś tu gdzieś powinien być. O, jest Pikeman. Jest następny Pikeman i Lancer. No dawajcie. Matt Dickey, atakuj Lancera z melee. No halo, z melee. Wszyscy żyją, nikt nie stracił nogi ani nic, nikt. Dobra, teraz walcie tego, Matt Dickey. Tu Lancer wstał, jest, a bo oni zaszli nas od tego, o Boże, trefl oberwał potężnie. Chowaj się za rogiem. Podejdźmy tutaj. I tak, pozbyliśmy się tych tamtych. Kazuar się zemścił. Dobra, Matt Dickey, podchodź. A wy się postarajcie go nie trafić. I ktoś trafił go? Nie, nie trafił na szczęście żaden sojusznik Matta Dickiego w plecy. Dobra, trefl, o Boże. Przecież jak mi trefl umrze, to ja kończę tą kolonię, bo bez budowniczego to nie jest rozgrywka, tylko katorga. Już i tak jest niezbyt przyjemnie. Cholera, no ja nie mogę, jakie te mechanoidy są overpowered. 5 HP, mu zabrałem 5%. Nie, no fajnie, żeby go zaatakować stąd. Niech ktoś szybko podbiegnie na melee. A weranda też już leży. I bez płuca, fantastycznie. O, a jednak udało się, a po prostu go przewróciliśmy. Jakie szczęście, że ta gra jest głupia i ma ktoś tyle melee, żeby... Melee skill 6, melee skill 6. Aha. Czyli nic nie osiągnęliśmy, fajnie. Będziemy się bawili w stanowanie. No dobra, niech będzie. Tak szczerze, muszę przyznać, że nie widzę żadnej różnicy pomiędzy poziomem trudności najwyższym a średnim. W sensie... No serio. Gdzie to było? Opcje, storyteller, strive to survive, a losing is fun. Żadna różnica, dalej przeciwników jest 3 razy więcej niż twoich, no bo tak. A czy ja mam medyka w ogóle jakiegoś fagli? Reszta z nich leży, no to Mariowi też zaznaczę i Kluzce, no bo nie mam po prostu wyboru. Nie no, fantastycznie, jeszcze plaga. Przynajmniej już wyleczeni są do połowy mniej więcej. Jakoś tutaj to zostało ogarnięte. No ta plaga jeszcze trochę mi przeszkodzi, ale wydaje mi się, że jak będą leczeni przez kogokolwiek, kto się na tym zna, czyli no przez Fagliego, to powinni z łatwością sobie poradzić, tylko błagam, może nie zajmuj miejsca w szpitalu. Co tam, że to jest zwykłe łóżko? A i zabierz ten karabin stąd, błagam. Jordanów, byłbyś tak miły? W ogóle, panie małpo, ty jesteś Jordanowem, no to weź, o. Zamiast uciekać, to może byś pomogła, tak? Jak to się robiło? Release? Tak. Właśnie, małpo, bierz się za... O! Zabicie tego typa. Wcale Monke nie został mocno ranny. On jest bardziej wytrzymały niż kolonista. Mario jest ranny w ogóle także. A, to super. Jeszcze mi może powiecie, że po bazie biega kolejny Pikeman jakiś. Słyszałem tu jakieś budowanie. A, Jordanów się zajął budowaniem. No tak. Ja dałem kolonistom, którzy mają nawet 0 skilla, rozkazy do budowania.
Tak serio to powinienem dać, o, tym tutaj. Nie no, super, tak. Po co leczyć plagę, jak można se pójść, nie wiem, porzucać podkowami. To jest przecież ważniejsze. Micromanaging w Rimworldzie be like. Albo kliknę na niego i zmuszę go do tego, albo on zrobi coś głupiego innego, bo przecież to jest ważniejsze i... Ech, to mnie tak wcale nie bawi. Nawet to nie jest śmieszne. Te płuca mocno ich osłabiają? W sensie brak jego? W sumie nie wiem, bo musieliby być zdrowi i jedynie bez płuca, żeby wtedy to jakoś ogarnąć. A weranda się sama leczy, więc wyłączmy jej to może samoleczenie się, bo jednak mamy kilku dobrych doktorów, a nie tylko jednego. Ale co tam? W tym momencie zakończę ten odcinek, więc tak, liczyłem, że będzie dobrze, że uda się zrobić cały mur. No i się to skończyło, że się mechanoidy se mogły przechodzić przez to i ha ha ha. Ale co tam, mam nadzieję, że ten odcinek mimo tego wam się podoba, może w następnym będzie lepiej i ciekawiej i fajniej, zobaczymy. No jak ten więzień zostanie wreszcie zrekrutowany, to będzie dużo lepiej, bo będę miał dwóch budowniczych, czyli dwa razy szybciej będzie wszystko powstawało. No i cześć.